Witam Cię widzu bardzo serdecznie w kolejnym krótkim newsie. Dzisiaj porozmawiamy o konfrontacji Marcina Neimana z Jackiem Murańskim oraz pobiciu na skotki Brokuła przez Marcina Neimana. Cała sytuacja miała miejsce na gali Cloud MMA. Kim jest Marcin Neiman, raczej nie muszę Wam przedstawiać. Jednak dla tych, którzy nie wiedzą, powiem tylko tyle. Marcin Neiman był kiedyś pięściarzem, a teraz jest freakowym zawodnikiem i tak powinniśmy go raczej traktować. Aktualnie nie jest już sportowcem, tylko celebrytą, biorącym udział w wielu kontrowersyjnych pojedynkach oraz kreującym kontrowersyjne zachowania. Słuchajcie, przed chwileczką na TVN-ie w jakichś informacjach, nie wiem, czy to było główne, czy to już po tych głównych informacjach podawano, że jacyś agresorzy atakują Jasną Górę. No z miejsca wsiadłem, przyjechałem spełnić obywatelski obowiązek i bronić kościoła. A to jest jedna wielka prowokacja. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Neiman w czasie swojej obecności w internecie zyskał wielu wrogów. A teraz każdy z nim chce się bić. Tutaj mamy przykład Brokuła, który zaatakował Marcina Neimana podczas konferencji. Zobaczcie sami. Ja to sam stanę, bo ja to wam mówię, że ja to nie wierzę, kurwa. To na bank ten ciot, kurwa, się przebrał. No przecież nikt inny z takiego pajaca byś siebie nie zrobił. Zdejmij, kurwa, to. Zdejmij to. Zdejmij to, bo ci rękę wykręcę, kurwa. Zdejmij, kurwa, to. Dobra, Marcin, spoko. Nie wiem, ale poczekaj. Widać, że tutaj cios chciał go zajść z zaskoczenia, jednak Neiman wiedział, co się święci i przeczuwał całą sytuację. Następnie pobił ciosa. Ej! Ale wyczuł Marcin Neiman intrygę. Wyczuł z pytaniem, pytanie po czym wyczuł? Czułem to, kurwa, czułem to, że tu jest tylko jeden tak spierdolony kość, kurwa. Ale powiem wam tak, że tak jak dzisiaj wyłapał, to tylko w tej pierwszej walce wyłapał więcej. Przez całą konferencję Neiman wyśmiewał się z Murańskiego, mówiąc, co zrobi z nim w ringu. Zabroniłeś kopnięć, zabroniłeś low kicków, bo po tym jednym low kicku bym ci, kurwa, tą nogę połamał, ty, tego patyczka, kurwa. A właśnie teraz... O, kurwa, załam bicie. O, kurwa. Oraz w prześmiewczy sposób odnosił się do jego znajomości języka francuskiego. Czy mógłbyś im wyjaśnić, co znaczy coup de main? Na wszystko przyjdzie czas. Ale nie, to jest proste pytanie, jeden. No, co znaczy coup de main? Odpowiedziałeś, no. Może właśnie odpowiedział. To co znaczy? Mina przeciw tego piechotnia? Co to znaczy? Oczywiście poruszył też kwestię legii cudzoziemskiej, która tak naprawdę miała miejsce lub nie miała miejsca. Co o tym myślicie? Zostawcie informację w komentarzu. Opowiedz coś jeszcze z tego, z frontu legii cudzoziemskiej. Na pewno służyłeś tam w północnej Afryce. Opowiedz jakieś historii trochę żołnierskich. Kudemą? Cenę pasą są? Wszystkiego się dowiesz, idioto. Kudemą? Wszystkiego się dowiesz. Kudemą? Pele sam, są. Ciebie się nawet rodzony brak wyrzekł. Ty gangreno wstręta. O wszystkim. Rodzony brat się ciebie wyrzekł. O wszystkim, kurwa, się dowiesz. Finalnie panowie nie chcieli stanąć do face to face'a, a Jacek Murański uważał, że jednak walczył i trenował tak zawzięcie, że jednym ciosem położyłby Marcina Neimana. Chodź. Nie uderzycie. Jeszcze raz. Wyłącz te sygnały. Nie uderzycie, chodź. Ale to mnie... Daję słowo honoru, że go nie uderzę. Ty i honor, teraz tak, po pierwsze. Żeby wszystko było jasne. Jeżeli ty, Neiman, masz taką narrację, że ja tu nie wychodzę, bo się ciebie boję, to ci muszę powiedzieć taką rzecz. Dzisiaj zakończyłem całą, no, może nie aż tak dużo jak dla zawodowców, ale 30 sparingów. W całej sytuacji możemy nazwać Marcina Neimana tylko jednym słowem. Provocaton. Coup de main.